Zielona Nowa Huta to taka koncepcja miasta zrównoważonego, w którym odbywają się inicjatywy związane z transportem zrównoważonym, gdzie dba się o środowisko przyrodnicze, o wodę, powietrze, energię, to, gdzie mieszkańcy są szczęśliwi, że właśnie mieszkają w tym miejscu. Mogą coś tworzyć, mogą zarabiać w miejscu, gdzie żyją. I z tym, z tą koncepcją i ideą Zielonej Nowej Huty łączy się także jedna z form przedsiębiorczości, jaką jest turystyka. I właśnie Nowa Huta ma ogromny potencjał, taki jeszcze nieodkryty mimo wszystko, jako część Krakowa, ale jeszcze taka nieznana szerszej publiczności, żeby rozwijać tutaj właśnie taką turystykę zrównoważoną, opartą o ideę ekoturystyki, turystyki przyrodniczej w miastach, turystyki dziedzictwa industrialnej. I poprzez inicjatywy, które tutaj się dzieją, zaczynają się tworzyć takie pierwsze oferty i pomysły na taką turystykę zrównoważoną. Jednym z nich są genialne spływy kajakami po Dłubni, które mieliśmy też okazję zobaczyć, ale zaczęło się to wszystko od takiej idei greenways, czyli zielonych szlaków, szlaków niezmotoryzowanych, które prowadzą ludzi i mieszkańców danego miejsca, ale również turystów przez miejsca ciekawe przyrodniczo, kulturowo, jak również pokazują inicjatywy mieszkańców, organizacji, które tutaj działają na tym terenie. I pierwszy taki pomysł to była taka sieć właśnie zielonych szlaków Greenways, które wpisują się idący tutaj wzdłuż Wisły bursztynowy szlak Greenways i pokazanie starej Nowej Huty, pokazanie fortów nowochódzkich i pokazanie właśnie przede wszystkim dziedzictwa przyrodniczego, czyli użytków ekologicznych, łąk nowochódzkich jako takiego ewenementu ogromnej przestrzeni zielonej w środku miasta i zakątków przyrodniczych takich niezwykłych jak Dłubnia, jak Dolina Dłubni. I od tego się zaczęło, to było ponad 15 lat temu i wokół jakby tych greenwaysów działy się różne rzeczy. Angażowały się w to dzieci, organizacje ekologiczne, między innymi Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, z którym wspólnie z dziećmi ze szkół nowochódzkich przedszkoli sadziliśmy drzewa. I powstała tutaj właśnie 15 lat temu taka aleja jarzębinowa, biegnąca wzdłuż zielonego szlaku Greenways, która jest takim naszym wielkim, jakby to powiedzieć, uśmiechniętym mikrodziełem, pokazującym właśnie, że angażowanie od najmłodszych lat mieszkańców okazuje się i pokazuje, że powstaje coś trwałego w tym miejscu, co może cieszyć oczy. Dzieci podrosły, wiedzą, że to są ich drzewka jarzębinowe. One pięknie dekorują szlak rowerowy i to wszystko się w takich właśnie mikroinicjatywach razem łączy. Także Zielona Nowa Huta z mojej perspektywy, jako osoby, która zajmuje się właśnie ekoturystyką, turystyką zrównoważoną, to jest również takie miejsce, przestrzeń przepiękna do wypoczynku, do rekreacji, takiej aktywnej, ale też poznawczej, w kontekście szerokim bardzo, tutejszego dziedzictwa industrialnego, historii przeciekawej tego miejsca i tych właśnie lokalnych inicjatyw. I przede wszystkim jakby założenie też jest takie, żeby ta turystyka wspierała ludzi, którzy tutaj działają, tworzyła miejsca pracy, promowała tą unikalność miejsca, a nie była taka sama jak w każdym innym mieście czy regionie świata. Moje marzenie o Zielonej Nowej Hucie. Chciałabym bardzo, żeby tutaj te działania, które tutaj są realizowane od wielu, wielu lat przez liderów lokalnych, przez mieszkańców Nowej Huty, przez organizacje, przez instytucje, które tutaj działają, żeby to było takie pierwsze miejsce w Polsce, które pokaże, na czym polega ta idea właśnie zrównoważonego miasta, czyli miasta, w którym żyją ludzie szczęśliwi, ludzie, którzy cieszą się z tego, gdzie są dumni z miejsca, w którym mieszkają, ale również właśnie odnajdują tutaj różne formy swojej przestrzeni dla swojej aktywności, czy zawodowej, czy twórczej, czy właśnie związanej ze swoimi zainteresowaniami, hobby. Żeby ta nasza Zielona Nowa Huta zainspirowała później inne miejsca w Polsce, nie tylko w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej również, do tego, żeby w taki kompleksowy, szeroki i mądry sposób myśleć o rozwoju miasta, czy też miejscowości mniejszej, ale właśnie, żeby to był taki przykład dobrej praktyki.